Kłaniamy się Państwu nazajutrz po zakończeniu fazy zasadniczej w piłkarskiej ekstraklasie. Przemysław Iwańczyk, Żelisław Rzeżyński, Andrzej Strejlał, Tomasz Łapiński. Dzień dobry. Będziemy mieli przyjemność i zaszczyt w tym gronie komentować wydarzenia tych 30 serii spotkań przed fazą mistrzowską i przed fazą spadkową. Lech Poznań na czele, 55 punktów za jego plecami, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa po 54 punkty. Dość niespodziewanie Wisła Płock, która zakończyła sezon zasadniczy na czwartym miejscu, i Górnik, który jako Beniaminek był rewelacją tych rozgrywek na początku, ostatecznie skończył na piątym miejscu. Pozwolicie panowie, że rozpoczniemy od czołówki, panu Andrzejowi jako pierwszemu oddamy głos. Lech Poznań, drużyna, która 225 dni czekała na wyjazdowe zwycięstwo, Legia Warszawa w czołówce, zespół z 10 porażkami i tak dalej. Można raczej wtykać szpilki niż chwalić po tej rundzie zasadniczej. Jak pan uważa? No to znaczy, tak jak siedzimy tutaj, bo komentujemy to w telewizjach, tutaj Żelek u siebie, prawda, w Kanal Plus, ja od czasu wspomagam kolegów w Eurosporcie. To jest nasza liga, kochamy ją, jaka by nie była. Legia, która przegrywa 1/3 spotkań, 10 porażek w 30 meczach, dzięki temu, że wygrała ostatni mecz. Lech Poznań, jak powiedziałeś, Przemek, no, jeżeli się od sierpnia 20 nie wygrywa meczu na wyjeździe, a jednocześnie jest się kandydatem tytułu mistrza Polski, świadczy to niestety, że nie mamy najwyższego poziomu lidze, że każdy może wygrać z każdym i tak mniej więcej moglibyśmy o tej naszej lidze w tej chwili opowiadać. Jagiellonia się załamała w ostatnim momencie, bo straciła punkty w Lublinie, bo gdyby nawet zdobyła punkt, już byłaby też troszeczkę inna sytuacja, nawet dzisiaj w tabeli. Natomiast sądzę, że jednak nie wytrzymali tego tempa. Rewelacyjny Górnik, jak powiedziałeś, ja jestem, sympatyzuję z tą drużyną. Dlaczego? No bo w zasadzie trzy drużyny, które w tej chwili będą walczyć o tytuł mistrza Polski, to są, walczą o tytuł mistrza Polski obcokrajowcy, nie Polacy. A właśnie w Górniku gra 8 młodzieżowców. W pewnym momencie Broś stawiał do tego składu. Raz, że musiał, bo nie było zaplecza, nie było ławki rezerwowych, a to każdemu trenerowi utrudnia rywalizację nawet w procesie treningu, żeby potem tą najlepszą jedenastkę wystawić na mecz. Przynajmniej tak to ja widzę. Natomiast będziemy, my wszystko to robimy. Czy robi to, powiedzmy sobie, w innym sposób, tutaj siedzi Tomek Łapiński, oni robią, przecież Polsat robi Nice Ligę, Żelek, tak jak powiedziałem, staramy się, ludzie piszący, ty sam też przecież robisz i masz nieraz paralele, jak słyszę siatkówkę, jak robisz, wracasz nieraz do piłki nożnej, że w zasadzie my robimy wszystko, żeby naprawdę wzrastający poziom organizacyjny ekstraklasy utrzymać w naszych relacjach, mimo że obraz telewizyjny danego meczu na to nie zasługuje. Panie trenerze, ale wie pan co, można powiedzieć, że ta liga nie jest słaba, bo każdy może wygrać z każdym, tylko że jest w ogóle najsilniejsza, dlatego znaczy, że jest ja tak właśnie wyrównana, że mamy tyle drużyn i ja tutaj, bo wiadomo... Żelek, przepraszam, ja od razu powiem, że nie ustalaliśmy scenariusza i nie umawialiśmy się na to, że będziemy równoważyć mankamenty, ja tu... Przemek, tu zawsze w tej audycji tak jest, tak bywa, że tu nigdy nie ma takiego scenariusza, że mamy powiedzieć to jest. Na tym polega siła tej tradycji. Tak, pozwólmy, że to dokończymy, na tym polega. Albo będziemy z Fortuną blisko, albo daleko. Ale chodzi mi o to, że widziałem ostatnio taką, zerknąłem na drugą Bundesligę. Tam jest niezwykle wyrównana walka o awans, cały wyrównany środek tabeli. Okazuje się, że możliwy jest scenariusz przy bardzo realnych wynikach. Tak. Oczywiście trochę absurdalny, bo gdyby coś się nie złożyło, to takiego by nie było, że zespół, który zagra w barażach o pierwszą Bundesligę, będzie miał tyle samo punktów, co zespół, który zagra w barażach o pozostanie i że wszystkie zespoły będą miały pomiędzy, oczywiście też tyle samo punktów, będzie decydował stosunek bramek, no oczywiście przy odpowiedniej symulacji wyników w tych kolejkach do końca. I Niemcy powiedzieli, najsilniejsza druga liga w historii, bo taka wyrównana, bo tyle znaczy, się dzieje. To jest dla mnie poziom w tej naszej lidze, poziom w tej naszej lidze, no, no nie będziemy oszukiwać, nie jest najwyższy, nie, to są emocje i one ściągają emocje, dokładnie, się dokładnie. Nakręcają, jak będą emocje, to... Ja też jestem zwolennikiem takiej teorii, że to, że każdy może wygrać z każdym, nie jest jakby wyznacznikiem poziomu. Wyznacznikiem poziomu jest jakby sama obserwacja poszczególnych elementów wykonywanych przez zawodników, no tak, jakby jakość piłkarska. Tak, ale możesz, Tomek, rozpatrywać to na dwa sposoby, natomiast, że przypadkowość rządzi tą ligą, oczywiście. Albo że drużyny są tak silne, no ale dobra, no to jeżeli przypadkowość by rządziła tą ligą, to właśnie ten każdy z każdym by nie występował, tak? Bo to byłyby przypadki, tak? Od przypadku byłoby zwycięstwo drużyny z czołówki, drużyny z dołu, z drużyną z czołówki, tak? Natomiast jeżeli to się powtarza jak w miarę cyklicznie, to znaczy, że ten poziom po prostu, różnica poziomów piłkarskich, sportowych między czołówką a dołem, no nie jest aż taka ogromna i stąd się biorą te właśnie, te powiedzmy tak, w cudzysłowie, ale... niespodzianki. Natomiast Tomek, ale... jak według mnie poziom,
to jest dobrze dla ligi, nawet powiedziałbym. No to, że Wisła Płock wygrywa. Takie niezwykle... sytuacje są, że ich jakby więcej. To jest jakby no sama. Wisła Płock, ale... panowie, Wisła Płock wygrała dwa wyjazdowe spotkania z kandydatami do mistrzostwa, czyli teraz z Jagiellonią, wcześniej ale z Legią Warszawa. Tak, na ich boiskach. Ale poczekajcie, dokładnie. Bo ja chciałbym o Jagiellonii słów kilka, bo celowo nie wymieniłem i nie wskazywałem mankamentów tego zespołu, mimo takiej zadyszki na finiszu fazy zasadniczej, ale to jest chyba zespół, o którym możemy mówić najlepiej. W takiej kategorii, że on jest najrówniejszy przez cały sezon, przy zmianie trenera, przy tym, co się działo w Białymstoku i też przy potencjale kadry, choć zważywszy na to, że mamy reprezentantów Polski Tarasa Romanczuka, czy też Przemysława Frankowskiego. Żelek, byłeś na wielu meczach Jagiellonii. Byłem, natomiast powiem szczerze i tu się uderzę bardzo głośno w piersi, bo tak myślałem, najgorsza robota świata, jak trener Mamrot tam poszedł, że najgorętszy stołek po trenerze Probierzu, po tym jak zespół został jednak osłabiony, bo zrezygnował, bo z kilku piłkarzy sprzedano, zgodnie z tą polityką, że kupujemy za jakieś tam nie za duże pieniądze, sprzedajemy za znacznie większe i kasa musi się zgadzać. Więc myślałem też, że no niech ta Jagiellonia awansuje do ósemki. Natomiast trener Mamrot, któremu myślę kibicuje każdy trener z niższej klasy, któremu kibicują wszyscy, którzy chcą, żeby ta karuzela trenerska miała więcej miejsc, żeby pojawiało się więcej nazwisk, pokazał, że taką systematyczną, konsekwentną pracą można doprowadzić zespół wysoko. Też w Przeglądzie Sportowym czytałem ostatnio bardzo ciekawy artykuł o trenerze Piotr Jankowski, bodajże o trenerze przygotowania fizycznego, który wykonuje Piotr Jankowicz, przepraszam, pana Piotra. W każdym razie chciałem go wspomnieć, bo z tego artykułu wynikało, że świetną robotę wykonuje. Więc ta współpraca sztabu trenerskiego, współpraca zarządu, niektórzy mówią, że to nie jest scouting, to jest kuleszyn, bo Cezary Kulesza gdzieś tam swoimi kanałami wyciąga piłkarzy. I to procentuje ta Jagiellonia. Na ostatnie cztery sezony, trzy razy była w trójce po sezonie zasadniczym. Tomkowi zadam to pytanie, ponieważ śledzisz wydarzenia najpierwszej ligi. Spodziewałeś się, że Ireneusz Mamrot, obserwując jego pracę właśnie na zapleczu ekstraklasy, poradzi sobie już w tej najwyższej klasie rozgrywkowej? Bo ja myślę, że trener Ireneusz Mamrot staje w jednym szeregu z trenerem Jerzym Brzęczkiem. Myślę, że możemy też trenera Marcina Brosza wymienić jako tę trójkę szkoleniowców, którzy wnieśli jakość do ligi. Znaczy spodziewałem się, ja wiedziałem jakby z jakim zadaniem trudnym mierzy się trener Mamrot. To co powiedział, że zgadzam się w 100%, natomiast jakby ja też trzymałem bardzo kciuki i za trenera Brosza i za trenera Mamrota, bo to jest taki klasyczna ścieżka kopciuszka trochę, tak w cudzysłowie powiedzmy opowiadając. Człowiek, który bardzo długo pracuje w niższej klasie, który systematyczną pracą właśnie tak naprawdę buduje zespoły rok w rok osłabiane, gdzie w Chrobrym praktycznie trenerowi była non stop zabierana główna część zawodników, którzy tworzyli tą drużynę, a on mimo tego zawsze gdzieś tam potrafił poukładać te klocki. I w związku z tym to jest bardzo dobry przykład, moim zdaniem, też dla innych prezesów. Jak się powinno budować drużynę, w jaki sposób powinno się dać możliwość pracy trenerowi. W konsekwencji jest to sukces, tak? Bo myślę, że inaczej nie można tej postawy Jagiellonii teraz w tym sezonie określić. Można w tym temacie wejść. No, dobrze, że zmieniłeś Kuleszę, bo to jest jego zasługa. Mamrota dopiero wtórna, bo to Probierz nauczył ich systematycznej pracy, a więc jest to kontynuacja, żeby znowu nie odwrócić zagadnienia, bo to byłoby nieprawdziwe. Natomiast to Kulesza jednak sprowadzał zawodników, bo w momencie, kiedy podjął decyzję, że przychodzi Mamrot, już musiał mieć następców, bo wiedział, że tam ci ludzie odchodzą, żebyśmy nie zgubili tematu. Także podzielam to, co się powiedzieli Tomek i ty Żelek, bo tak to wygląda. I dobrze, to jest przykład dla prezesów. Tak, trzeba dużo wcześniej budować strategię budowania w ogóle klubu i kto to ma robić. Nie będę mówił tutaj w tym programie, kto tej strategii nie ma, bo to widać się, prawda, normalnym okiem, jak się spojrzy na naszą ligę, ale to jest rzeczywiście rzecz prawdziwa. Mamy strategii. Podejście do budowy klubu oczywiście może być bardzo różne, bo są też znamy przypadki z historii, kiedy przychodził trener i pół drużyny się wymieniało i tak naprawdę i też można w ten sposób dojść do sukcesu, można zbudować. Natomiast to jest dużo trudniejsza droga i diametralnie w inny sposób budująca jakby ekipę, która wymaga tworzenia drużyny w bardzo szybkim czasie i z bardzo dużym, moim zdaniem, dużo większym ryzykiem niepowodzenia po prostu. Panów aluzje są aż nadto jasne i do sprawy i Legii Warszawa, i Lecha Poznań, a więc zespołów, które przed sezonem wymieniane były jako główni kandydaci do zdobycia mistrzowskiego tytułu, wracać będziemy. A teraz, ponieważ nie jesteśmy tylko w studiu, mamy też ludzi, którzy obserwują ligę i pochylają się nad nią bardzo wnikliwie, przeniesiemy się do Futrola, bo przygotował dla nas coś specjalnego w kwestii pozycji klubów w Ekstraklasie. Maćku, co masz dla nas? Witam szanownych kolegów w studio, witam pana trenera, witam widzów.
Słuchajcie, ja chciałem wam pokazać pewną zabawę, pewien teścik, który przeprowadziłem 15 lipca tego roku. Wtedy opublikowałem na starcie Ekstraklasy, jak będzie wyglądała tabela po 37 kolejkach. Jesteśmy po 30 kolejkach, ale już się zrobiły grupa mistrzowska i spadkowa. Już wiemy, co na pewno, a w zasadzie które drużyny zawiodły, a które były pozytywnym zaskoczeniem. I największy zawód, i chyba co do tego nie ma wątpliwości, to jest Lechia Gdańsk. Ja ją widziałem na trzecim miejscu, oni w ogóle w tym momencie są na 14. Więc zamiast walczyć o mistrzostwo, to bronili się przed spadkiem. Oczywiście nie wierzę w ten spadek, ale to jest i tak wielka porażka tego klubu. No zakładałem, że ta stabilizacja, brak zmiany trenera, że to wszystko sprawi, że będą grali na tym samym poziomie w tym sezonie. No okazało się, że no było to spore zaskoczenie, ale jednak nie. Dwie kolejne drużyny, które również widziałem w górnej połowie tabeli, to była Cracovia. Wierzyłem w projekt Probierza, przekonywał mnie swoją pracą dotychczasową w Ekstraklasie. Wierzyłem, że z tak dobrymi warunkami jak na polską Ekstraklasę uda mu się wejść do tej górnej połowy tabeli. I no wiemy, że walczył ostatecznie do samego końca, bo drugą część tego sezonu miał naprawdę dużo lepszą, no ale zawiodła kompletnie pierwsza, ale wiadomo, trzeba podlać i czekać, aż wyrośnie. No i Śląsk-Wrocław. To trochę była loteria, ale stawiałem na to, że ten zaciąg piłkarzy, te inwestycje, nie byli to może najmłodsi zawodnicy, ale jednak, że będą chcieli pokazać się, że nadal są na topie i że to pozwoli Śląskowi Wrocław wejść do górnej połówki. No, jak było, wszyscy wiemy, nie pykło. Ale z drugiej strony są też zaskoczenia. Największe pozytywne zaskoczenie to jest Wisła Płock. Ja ich widziałem na 15 miejscu, na miejscu spadkowym. Wszystko przez to, że tam pamiętacie, na początku sezonu były dramaty związane z trenerem, z Furmanem, słaba atmosfera. Ogólnie wyniki Wisły Płock też w zeszłym sezonie nie były jakieś nie wiadomo jak fantastyczne, więc widziałem ich jako spadkowicza. Tymczasem dzień dobry, oni są tutaj w czołówce tabeli, naprawdę szacunek i dla Korony Kielce również. Przez tę sytuację też z trenerem, na tę nagonkę powiedzmy medialną, na te dziwne decyzje kadrowe, na to wykluczanie zawodników, była to w klapkach szedł, tam była ogólnie beka robiona straszna i też zakładałem, że w takiej atmosferze nie uda im się wejść do górnej połówki tabeli, a tu proszę, niespodzianka, no i mamy Koronę właśnie w tej grupie mistrzowskiej. I tak to wyglądało u mnie, ciekaw jestem, jakie były wasze przewidywania odnośnie Ekstraklasy i co was zaskoczyło. No tak, skoro pytasz o zaskoczenia i rozczarowania, to przechodzimy, bo myślę, że Lech Poznań, drużyna, która kończy jako lider fazy zasadniczej, no przeżyła też huśtawkę nastroju. Właściwie trener Bielica już na taczkach był gdzieniegdzie widziany. Podobnie Legia Warszawa, 10 porażek, Romeo Jozak, no gdzieś pomstowany przez fanów, choćby w Gdyni po meczu z Arką, ale jednak wciąż ma szansę na zdobycie dubletu, tak w Pucharze Polski, jak i złoty medal może przymierzyć, no dokonując rzeczy naprawdę fantastycznej z perspektywy Legii, czyli trzech mistrzostw Polski z rzędu. Żelek, wolisz nad historią Bielicy i Lecha się pochylić, czy Jozaka i Legii? Nad historią myślę Bielicy i Lecha, bo to jest historia pasjonująca, taka jak przyszedł człowiek, którego od razu wszyscy, bardzo dużo ludzi przynajmniej w Poznaniu pokochało. My też dziennikarze, szczerze powiem, zauroczyliśmy się trochę Bielicą. Mnie urzekło to, że nauczył się języka, co pokazywało, że on chce tutaj zostać na dłużej. Dla mnie to jest wyznacznik każdego obcokrajowca, który przyjeżdża do Polski. Czy to jest dla niego przystanek, krótki, szybki, niczym przesiadka na lotnisku we Frankfurcie, czy też on przyjeżdża tutaj na dłuższy czas. Bielica się języka nauczył i to pokazywało raz, że szacunek do naszego kraju, dwa, że traktuje pracę w Poznaniu poważnie. Potem poczułem się oszukany, bo zaczęły się te pretensje i do dziennikarzy, to wszystko, ta cała otoczka, że dziennikarze grają z nami, pretensje, że wszyscy są przeciwko niemu. Zbudował taką trochę oblężoną twierdzę i tam dużo w moich oczach stracił. Nie na tyle, żebym dołączył do zespołu Bielica Out, bo uważam, że każdemu należy dać czas, natomiast dużo w moich oczach stracił wtedy. Jeśli o mnie chodzi, teraz jest to taka postawa wypośrodkowana, bo pamiętam też właśnie o tym, jak się zachowywał, gdy nie szło. Pamiętam tego Lecha okropnie grającego na wyjazdach, na którego nie dało się patrzeć. Natomiast znalazł w pewnym momencie złoty środek. To, że przeszedł na system gry trójką obrońców w kluczowym meczu z Wisłą Kraków, to był majstersztyk. Gdy stracił kilku zawodników, a się okazało, że
Akademia Lecha fantastycznie pracuje i wskakuje Tymoteusz Klubś, jest jednym z objawieniem końcówki, oczywiście 2-3 mecze, ale wchodzi facet do ligi i gra w niej, nie tylko nie traci, ale też się wyróżnia. I nagle ten Lech stał się synonimem polityki długofalowej. Myślę, że panowie Klimczak i Rutkowski zacierają tam ręce, bo patrzą i mówią, no patrzcie, akademia jest, są ludzie, którzy wchodzą, są. Patrzyłem teraz na skład rezerw Lecha, to tam są kolejni, bo takie nazwisko Moder się najczęściej przewija, ale przecież jest jeszcze tam Serafin, jest kilku innych chłopaków, którzy też mogą wejść do drużyny i są z myślą o tym przygotowywani. Także jest i młodzież, są i Polacy, którzy wchodzą, jest Gumny, który nie został sprzedany, ale dużo daje drużynie i tylko było to zdumienie, dlaczego oni nie wygrywali na wyjazdach, skoro mają taki potencjał. Ale naprawdę, no tak jak Jelonie wielu uważało za mistrza po pięknym meczu przy Łazienkowskiej, po którym już udało się wygrać tylko w końcówce z Arką, no to teraz ten Lech wygląda zdecydowanie najsolidniej, zwłaszcza też patrząc na terminarz tej fazy finałowej. Do tego przejdziemy, natomiast nie chcąc pozostawać gołosłownym a propos młodzieżowców, dzisiejszy tekst Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego wskazuje jednoznacznie. Górnik Zabrze to klub promujący młodzieżowców, a więc urodzonych w 97 roku i młodszych. W sumie zagrali 2581 minut. Na drugim miejscu właśnie Lech Poznań. 2389, dalej Pogoń Szczecin, Krakowia, Piast, Zagłębie. I szukam jakiejś prawidłowości w tym, ale mam wrażenie, że tutaj 50-50 dzielą się drużyny z górnej części tabeli walczące o mistrzostwo i z dolnej części tabeli. Przy czym to, ilu młodzieżowców występuje, determinuje kasa. I mam wrażenie, że im bogatszy klub, tym rzadziej z nich korzysta. No, przykład Lecha akurat... No, tutaj, Lech się wyłamuje. Natomiast Zagłębie ma pieniądze i uważajcie, bo Zagłębie zaraz podskoczy w tym systemie. Ja od paru lat śledzę uważnie to, co się dzieje wśród młodzieżowców, bo teraz grając w ósemce i tracąc pewnie szansę szybko na walkę o czwórkę, jest tam dużo ludzi z Akademii, którzy tylko czekają, żeby wskoczyć. Już teraz przecież, zagrał 20-letni Żyda. Ale wyjaśnij, bo ja mam informacje, jeżeli chodzi o Zagłębie. Ja wiem, że Zagłębie pożyczyło od koncernu pieniądze, a nie otrzymało. To są dwie różne rzeczy w polityce i strategii. Ale koniec końców w kasie klubu taka kasa jest. Nie. To nie jest tak. Można je spożytkować na zbożny, mądry cel, a jednocześnie trzeba wypracować, żeby je zwrócić temu, kto pożyczał. Także ja mam nieco inne zdanie, jeżeli chodzi o pogląd, co powinny zrobić i czy mogą spółki Skarbu Państwa. Młodzieży promujemy, uczymy chłopaka, sprzedajemy, oddajemy. Nie. Tomek, to nie jest tak. Tomek, Legia Warszawa. To jest model, który, myślę o modelu chorwackim, wyskoczył już w trakcie sezonu, kiedy podjęto decyzję, że trener Jacek Magiera z większością ludzi pracujących w klubie odpowiadających za ten pion sportowy odchodzi. Jak Ci się to podoba, jak widzisz Legię Jozaka, jej jakość i jak wreszcie oceniasz zimowe transfery Legii, kiedy przyszło chyba 10 graczy, z czego znakomita większość to obcokrajowcy? Znaczy, powiem szczerze, ja nie jestem zwolennikiem budowania zespołów w taki sposób. To są zazwyczaj właśnie bardzo nerwowe reakcje, wymagania od razu z góry, presja duża. W bardzo krótkim czasie trzeba zbudować zespół, stworzyć ekipę z ludzi, którzy się praktycznie w ogóle nie znają, którzy 3 razy kopnęli ze sobą piłkę. To jest jedna sprawa. To jest bardzo duże zagrożenie, że taki plan może się nie powieść. Druga sprawa to jest jakby też w przypadku Legii dochodziły na słuchy o niezbyt odpowiednio przepracowanym okresie przygotowawczym. Nie znam jakby zestawu treningowego, trudno powiedzieć, trudno mi się do tego odnieść, natomiast jakby postawa na boisku drużyny no, wskazywała dosyć często, że to były takie mecze też w kratkę mocno i pod kątem fizycznym. Drużyna sobie nie radziła, jeszcze tym bardziej, jeśli były przełożone mecze, jeśli była kolejka rozgrywana w środę, tak jak na początku, to praktycznie to był ten mecz z Jagiellonią, chociażby ta wysoka porażka. Ta drużyna też niezbyt dobrze wyglądała. W związku z tym jakby no tutaj trudno powiedzieć cokolwiek dobrego o postawie drużyny no teraz na wiosnę. Tak? Drużyna, którą wszyscy w ciemno typowali jako głównego faworyta do walki o mistrza Polski, tak naprawdę też z dużym szczęściem, że ma tą stratę tak niewielką po prostu do drużyny prowadzącej, do Lecha. Panie trenerze, w Eduardo niektórzy widzieli drugiego Liuboje, ale to chyba nie jest drugi Liuboje. Szkoda, że wydałeś nazwiska, kto tak widział. To wtedy byśmy mieli pełny obraz naszej dzisiejszej załóżności. Ale gdzieś można było zakładać, że zawodnicy z ogromnym doświadczeniem, obaj w podobnym wieku, przychodzący wnieść jakoś i też nauczyć pozostałych, którzy grają w klubie. Ja jestem czego innego niż to, co powiedziałeś. Na pewno tak bywa, ale uważam, że nie. Akurat byłem 2 razy trenerem Legii. Dzisiejszy byłem też Mioduskim i Leśnodorskim jako wiceszef tego klubu, jako jedyny cywil. Mamy też podobne zdanie jak i Tomek.
W strategii klubu, wiadomo, decyduje właściciel i decyduje albo dyrektor sportowy, jeżeli ta funkcja jest, albo wiceprezes do spraw sportowych. Trener jest pracownikiem tylko i wyłącznie najemnym, który realizuje zgodnie ze swoim pomysłem, który te dwie osoby przed mi wymienione akceptują, tak się buduje klub. Jeżeli chodzi o przygotowania, ja też no, mogę powiedzieć, że lata refery opowiadam rzeczy zasłyszane, bo to dzięki wam, dziennikarzom, się o tym dowiadujemy. Jeżeli gra się trzeciego dnia już mecz, nie dlatego, że odniósł kontuzję, chociaż ona może być pokłosiem tego błędu, trzeciego dnia po tej podróży już się gra mecz towarzyski, znaczy, że człowiek nie rozumie, na czym polega piłka seniorska, a natomiast z opinii waszej dziennikarskiej generalnej... To przepraszam, do kogo to jest zarzut? Do trenera Jozaka konkretnie. Trener odpowiada za to, jak się to przygotowali. To on buduje plan, on go przedstawia i ludzie z logistyki klubu go organizują. Nie wolno, mówię w tym momencie, przejść do seniorów. Ja nie mam żadnych informacji, ile drużyn prowadził trener Jozak, natomiast jest znakomitym z tego, co słyszymy, organizatorem, motywatorem, sprawdzającym wszystkie konspekty treningowe tam, jeżeli chodzi o młodzież i ma konkretne wyniki. A praca z młodzieżą, praca z seniorami to są dwie różne zagadnienia, mimo że cały czas mówimy o piłce. Nie chciałbym na ten temat więcej mówić, bo tego to się nie broni. Wisła też rozbiła przecież Legię, bo na tym właśnie meczu byłem 2-0, bo była to lekcja pokory, podobnie jak i zrobiła to Jagiellonia, to żeście mówili. Także sądzę tutaj, że to, co powiedzieliśmy na początku tego programu, kierownictwa klubu się muszą zastanowić, co dalej. Nawet ten klub, który zdobędzie, bo ktoś z tych drużyn będzie tym mistrzem Polski. Natomiast ja się skłaniam właśnie do tej opcji, o której mówiliśmy, Górnik Zabrze i piękna Akademia Lecha Poznań, bo rzeczywiście szkolą bardzo dobrze. To jest kierunek właściwy dla rozwoju naszej piłki. Przy Legii jeszcze pozostańmy. Żelek, bardzo często dziennikarze też piętnują zachowanie prezesów klubu, którzy bardzo często zmieniają swoją koncepcję, nawet nie w połowie drogi, tylko robiąc kilka kroków na dystansie. I teraz widzę pewną konsekwencję w działaniu Dariusza Miodowskiego, bo po pierwsze wytrzymał to, co działo się w klubie po meczu w Gdyni, po drugie gdzieś wskazał drogę, jaką powinien iść klub i ten chorwacki wariant w całej rozciągłości, bo rozkłada on się także na akademię, na zarządzanie klubem, niezależnie od tego, jakie są konsekwencje. No musi, to jest, ja tak zawsze oceniam prezesów, że prezes, który zwalnia trenera, którego chwilę wcześniej zatrudniał, powinien zwolnić sam siebie, bo podjął bardzo złą decyzję personalną. Myślę, że prezes Mioduski o tym wie, natomiast no fajnie było, pamiętam, że kilka tygodni temu, nawet w Białymstoku będąc, pokazywałem nawet Super Piątku w Kanal Plus, taką grafikę pokazującą średni czas pracy trenera przez ostatnie 10 lat. I ten średni czas pracy trenera jest najdłuższy w Białymstoku. Tam po prostu trenerzy pracują najdłużej, dlatego mają tę długofalowość i dlatego no są też tam, gdzie inaczej. Także jakbym zatrudniał trenera, to już mówię, niech się wali, niech się pali. Ale nawet coś przegram. Trener probierz bardzo. Ale musi zawyżać. Panowie, bo ktoś... ponieważ utrzymujemy się w tematyce Legii, to przenieśmy się teraz do studia Futrol. Oddajemy Ci głos. Chciałem poruszyć temat warszawskiej Legii, dlatego że jest teraz sytuacja, w której to Lech wyrasta na faworyta tej ligi. Ale tak, po pierwsze musimy sobie powiedzieć, zanim powiemy o Legii i Lechu, że ta liga, i naprawdę nie mydlmy sobie oczu, bo to jest szkodliwe, ale mało osób na szczęście sobie te oczy mydli, ta liga jest po prostu słaba, ten poziom jest po prostu słaby. Dlatego tutaj każdy z każdym może stracić punkty, nie dlatego, że jak w Premier League są tu duże pieniądze i każdy klub naprawdę ma fajny poziom, tylko tutaj raczej każdy klub ma dość kiepski poziom. I to nie jest przypadek, że my w ciągu 20 lat raz się załapaliśmy do Ligi Mistrzów tylko dlatego, że nam się Dundalk z całym szacunkiem trafił, półamatorski zespół, ale my po prostu mamy ligę na katastrofalnie słabym poziomie. I dlatego... teraz już przechodząc płynnie do Legii, do Lecha. Jako sympatycy Legii, wydaje mi się, jest takie przeświadczenie, że ten klub z tym budżetem, z tą otoczką, którą wypracował, z tym bardzo dobrze prowadzonym marketingiem, PR-em, z tym wszystkim i przede wszystkim z tym budżetem, to powinien być ten jak w tym memie, pociąg, który odjeżdża reszcie stawki. Tak to powinno wyglądać. Tymczasem Legia jest na trzecim miejscu, zwalnia trenera w środku sezonu, który też miał pracować długo. Decyduje się na projekt z Józakiem. Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki, ale tu znowu coś nie funkcjonuje. Legia powinna być dominatorem w tej lidze. Takie są oczekiwania kibiców, a nie to, że oni naprawdę do ostatniej kolejki muszą się tłuc, masa porażek w lidze. No, to są bardzo słabe sytuacje. I oczywiście Lech
Też miał bardzo złą formę na wyjazdach. Ale wydaje mi się, że dużo większą porażką będzie brak mistrzostwa warszawskiej Legii dla kibiców, niż byłby brak mistrzostwa Lecha dla kibiców właśnie z Poznania. Dlatego, że to na Legii ciąży obowiązek wygrywania tej ligi przy takiej przewadze, przy takiej całej otoczce. Tak ja to przynajmniej widzę i takie odczuwam tutaj wibracje też od osób kibicujących warszawskiej Legii. Lech natomiast wykonał kawał świetnej roboty, zakończył sezon na pierwszym miejscu. Dla Bielicy naprawdę wielkie brawa za to. Jeżeli uda im się wygrać tę ligę, a może się to stać, bo terminarz im bardzo sprzyja, to naprawdę będzie to podwójne zwycięstwo i podwójna porażka dla Legii, niestety. No tak, wracamy do naszego studia. I teraz pytanie, no, ten terminarz układa się tak fascynująco, że ostatnia kolejka to mecz Lecha z Legią. No i są dwa scenariusze, taki, w którym Legia broni mistrzowskiego tytułu i taki, który powtarza rok 2015, kiedy pod wodzą Henninga Berga mecz w Warszawie nie decydował już o niczym. Tylko takie opcje widzisz? No nie, może tak być, powiedziałem. Może tak być, jeśli mowa o tych dwóch drużynach. Oczywiście. A wszystko na sam zawar. A to uważam za chwilkę. A później zejdziemy, panie trenerze, a później na boisko. Jest remis i Wieża Jagiellonia. Zejdziemy na boisko pod pana dowództwem jako do selekcjonera. Nie. Zaraz będziemy mieli taką niespodziankę i tam wtedy o Warze też sobie porozmawiamy. Widzisz takie rozwiązanie i do którego się bardziej skłaniasz? Ewentualnie trzecie wyjście, czyli Jagiellonia. A może Wisła Płocka, może Górnik? Z punktu widzenia Multiligi w Canal Plus ja bym chciał, żeby obie drużyny miały szansę na mistrzostwa. W przypadku remisu Jagiellonia wygrywając bierze mistrza i to by było najfajniejsze, chociaż tak z punktu widzenia też takiego psychicznego, psychologicznego. Ja sobie tak... Przepraszam, w ostatniej kolejce Jagiellonia gra z Wisłą Płocką u siebie. No właśnie. Czyli tak jak ostatnio, będzie miała szansę na rewanż. Natomiast wyobrażacie sobie szpaler legionistów na stadionie w Poznaniu albo jeszcze inaczej, szpaler poznaniaków to chyba było, na stadionie w Poznaniu, wychodząca Legia. Pamiętam kiedyś taki film z El Clasico, pokazujący jak piłkarze Barcelony chyba oklasywali piłkarzy Realu wybiegających na boisko, ujęcia na twarze, piłkarze, wszystko. No to niesamowite też, niesamowite też. Także co by się nie wydarzyło w tym sezonie, to będzie pasjonująco. Zadek, byłaby to odnowa polskiej piłki nożnej. Cieszmy się z tego, gdyby taki moment nastąpił. Obojętnie na którą stronę. Panowie, tak jak zapowiedziałem, będziemy na boisku piłkarskim i tam sobie spróbujemy wytypować jedenastkę fazy zasadniczej. Też powiemy o trenerach, bo warto się nad nimi pochylić, a właściwie troszeczkę dać po głowie i połajać szefów klubów, bo zmieniali ich na potęgę. Był taki moment, ale Tomek, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o grupie spadkowej. Jak ty to widzisz, niektórzy twierdzą, że dwa kluby z południa Polski no, właściwie nie mają już szans w walce o utrzymanie, że i Sandecja Nowy Sącz, i Termalika Blue nie ciecza, opuszczą Ekstraklasę. Co ty na to? Ja bym był bardzo ostrożny z tymi takimi już typami. Jest jeszcze rzeczywiście troszeczkę meczów. Wygląda, że najtrudniejsza sytuacja jest oczywiście Sandecji. Tutaj to wydaje się, że chyba raczej są minimalne szanse na to, żeby się udało wybronić. Natomiast cóż, no, w tej grupie tak naprawdę bezpieczne są dwie drużyny. Tak? Reszta praktycznie dwie pierwsze, czyli Arka i przypomnijcie mi, kto jest? Krakowie. To są dwie drużyny, które mają w miarę bezpieczną przewagę. Tam jest bodajże 9 punktów chyba, czy 10 chyba. Więc pozostali? Wszystko się może zdarzyć moim zdaniem. Tutaj naprawdę, patrząc na jakość sportową, jakby w tym kontekście mówię, że Sandecja ma najtrudniejsze zadania. Natomiast pozostałe drużyny, myślę, że Termalika też jeszcze na pewno nie podda się i tam jeszcze będzie się sporo działo w dolnej części tabeli. Panowie, przypominam się kazus Pogoni Szczecin, która właściwie na początku tego sezonu już wskazywana była na totalną klęskę, prawda? Jednak... Nie zgodzę się. Ale były takie chwile. Ja się ze wszystkimi kłóciłem, nawet grając Fantazy Ligę ze znajomymi, śmiali się ze mnie, że stawiam na piłkarzy Pogoni, która wszystko przegrywa. Dostałem kapitalną nagrodę po meczu w Gdańsku wtedy, bo Pogoń stwarzała sobie sytuację. Pogoń grała naprawdę dobrą piłkę. Pogoń nieźle wyglądała, tylko nie przychodziły wyniki. A propos Eurosportu, panie Andrzeju... Ten mecz robił na tym Żelek, no bo ja go transmitowałem. Także. Tak, ale jeszcze był taki... Tak, ale jeszcze był taki mecz, pamiętam, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin. Bez bramek widziałem Pogoń świetnie grającą. Tak. Bo ta Pogoń naprawdę stwarzała sobie bardzo dużo sytuacji w każdym meczu. Dobrze grała. Nie szło. No było, musiało to przeskoczyć, bo to jednak było co innego niż to, co się patrzyło
Brumbedi na Sandecie, który jeszcze ostatni w ogóle mecz, to jest też paradoks, że ostatni swój mecz domowy w Ekstraklasie nie zagra wcale na wyjeździe w Niecieczy, tylko prawdopodobnie Mielcu. Na wyjeździe w Mielcu, więc to jest, no, jest niestety, no jest dlatego to dobry też przykład, to nie nadaje się do tej doskonałej pracy tego trenera. Właśnie to jest rolą trenera, uchwycenie umiejętności i możliwości zawodników, prowadzenie tego procesu treningowy i pogoń bardzo ładnie i on to sobie może bardzo pięknie zapisać w swojej karcie, w swojej CV, bo widać tutaj rękę naprawdę trenera, między innymi właśnie na pogoni, bez względu na to, jak pójdą dalsze wyniki. W najgorszym momencie on sprawdził i wyciągnął ten zespół, że on dzisiaj w tej chwili zupełnie inaczej wygląda. No tak, ja nie widzę pogoni spadającej tak. z Ligi Piasta, który, gdzie Waldemar Fornali był... No poczekaj, to czyim kosztem miałaby się utrzymać? Czy Sandecja bądź Brugbet? No bo Sandecja, tak, Lechia, Sandecja, powiemy, drużyna, która walczy do końca o mistrzostwo w poprzednim sezonie, teraz jest w katastrofalnej sytuacji, mimo zwycięstwa z Arką Derba. Sandecja jest znakomitym kąskiem w tej chwili dla wszystkich, którzy grają w zakłady bukmacherskie. Nie wygrała 20 meczów, więc każde jej zwycięstwo będą bardzo duże wypłaty dla tych, którzy się fascynują grami. Trener Tadeusz Pawłowski, 20 tak. meczów z rzędu mój były, już mój były zawodnik reprezentacji juniorów zresztą. I dlatego bardzo porządny człowiek. Tak nad Śląskiem się zastanawiam, chociaż tam jest dużo więcej jakości niż jednak. No to niż jednak to kto, Tomek? To kto w takim razie? W ogóle jak oceniasz Lechię, bo to jest największy zjazd w przeciągu ostatnich kilku miesięcy? Nie, no zdecydowanie. Natomiast ja myślę, że oni mają tak ostry nóż na gardle w tym momencie, że sama motywacja jakby pozwoli im na pójście w górę, bo tak pod kątem oceniania jest jakby możliwości Dobra, piłkarskie, sportowe. Okej, okay. Wiesz co? Przypomnę ci sytuację sprzed lat. Czekaj, muszę policzyć. 29? Pamiętasz 89 no, nie, rok? Nie przesadzaj. No, nie, no pamiętasz, bo grałeś w Widzewie, który wówczas też miał tak. skład taki, który... W 89 jeszcze chyba nie grał. Jak nie grał? Grał. Ty już dwa lata grał. I wtedy wydawało się, bo ja go chciałem do reprezentacji przypomnieć. Że wy się na pewno utrzymacie w lidze. Widzew wtedy spadł na jeden sezon wprawdzie, ale wtedy też nic nie wskazywało na to, że tak silny Widzew z byłymi reprezentantami w składzie opuścił ligę. Ale ja myślę, że to nie jest analogiczna sytuacja. W tym wypadku stawiam raczej, że Lechia po prostu na tyle... Tomaszewski nawet prowadził Widzew, nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam. Tak, no tak, tam było sporo zawirowań też tak, i w samym klubie na ławce trenerskiej. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Lechia grała za bardzo, za słabo jak na swoje możliwości, które posiada w sensie piłkarskim, w sensie takim organizacyjnym także. Myślę, że to jest klub, który ewidentnie jakby, że to nie jest ta ani walka powiedzmy w zeszłym sezonie o mistrza Polski, ani teraz walka o utrzymanie, praktycznie, że to nie są miejsca tego klubu pod kątem jakby możliwości sportowych. Ja jestem przekonany, że oni po tym zwycięstwie z Arką po prostu no, pójdą w górę i w tabeli się spokojnie utrzymają. W 1975 roku, to co ty mówisz, była podobna sytuacja, 6 drużyn miał te same punkty, bo pamiętam, jak przyjmowałem zespół, a wróciłem właśnie z Montevideo, prowadził świętej pamięci Jarosław Wojwoda, znakomity trener i człowiek, i był mecz Legia Warszawa Zagłębie Sosnowiec i był to mecz na 0-0, który satysfakcjonował obydwie drużyny. A to jeszcze a propos Górnika, przypomniałem mi się, jeśli szukać jakiejś analogii, Ruch Chorzów, który spadł z ligi, awansował i tak. zdobył mistrzostwo. 89 rok tak. To jest. Spadał. Dobrze. Tak. Zaczął od zwycięstwa na Widzewie zresztą, tak. co ciekawe. Tak. Żarek, znakomita pamięć. Nie, staram ponieważ... się nadrobić to, co powiedziałem, że tutaj że jednak nie jestem takim dyletantem, że Tomek jeszcze nie grał, że kojarzę. Grał. Dobrze, panowie, panie trenerze, traktujemy pana jako znakomitego eksperta, ale też nie. znakomitego ja szkoleniowca, mówię, to selekcjonera. Ale proszę mi pozwolić dokończyć. No. Potraktujmy to spotkanie tutaj jako szatnię piłkarską, a teraz zejdziemy na murawę. I tam... Niepotrzebnie, ale zejdziemy. tam rozstrzygniemy to przy zielonym stoliku. Z pana pomocą na takiej zielonej tablicy rozrysujemy sobie wspólnie. 11 rundy zasadniczej, a do tego jeszcze też porozmawiamy o trenerach, bo myślę, że naprawdę... Zdradzimy wszystkie tajemnice szatni. Za chwilkę... Nie, no możemy to zrobić wspólnie, bo to zabawa jest piękna. Przecież tak mówię, na walce też dziennikarze starają, kogo powinien powołać, kogo nie powinien. Jakby zapomnieli, że to on powołuje. Panie trenerze, czas na boisko. Gwizdek. No idziemy.